miśki! Ostatnio na Instagramie ktoś mi wysłał, że na TVN-ie będzie program o zdjęciach. I ja czekałam na ten program, like for real. Czekałam na to, bo no to jest jakby spełnienie moich marzeń komentatorskich. Ja troszeczkę wypadłam z obiegu, jeśli chodzi o jakby sztukę fotografii, ale bardzo chcę to obejrzeć. Mam nadzieję, że ten program będzie się nadawał do komentowania. I mean, mam nadzieję, że będzie durny jak kura. I program nazywa się Perfect Picture i to jest nówka sztuka nieśmigana. Wyszły dopiero 2 odcinki. Ja będę pierwsza, która będzie to komentowała, tak? Lecimy. W roli Claudii El Dursi, Patrycja Kazadi. Ile w swoim życiu zrobiliście zdjęć? 10 tysięcy? 20 tysięcy? Jak myślicie? Ile z nich było udanych? O ilu nawet nie pamiętacie? No właśnie. Wraz z 8 gwiazdami zapraszam was w wyjątkową fotograficzną podróż. Czas odłożyć smartfony, poskromić głębie ostrości i odnaleźć to jedno, jedyne, idealne zdjęcie. Ja nazywam się Patty Kazadi i zapraszam was na Perfect Picture! Oto 8 wspaniałych, którzy przez najbliższe tygodnie będą się zmagać z prawdziwymi fotograficznymi wyzwaniami. Ej, a to nie powinno być tak jak na jakichś castingach do jakiegoś top model czy chuj wie czego, że ci ludzie najpierw przychodzą, tam pokazują swoje rzeczy i tak dalej. Czemu tu jest już jakby wybranych ludzi? Kto to jest w ogóle? Niechaj tak będzie. W ogóle ja kiedyś, dawno temu, jak wychodziły programy jakieś te różne, to ja nawet mówiłam chyba mamie, że ej, szkoda, że nie ma nic o zdjęciach. Jakby doczekałam się po jakichś 7 lat. Tak, mamy to. A bo to są niby jacyś celebryci, tylko ja po prostu ich nie znam. Pierwszy dzień wielkiej fotograficznej Odysei właśnie się zaczyna. Start it up. Po mojej lewej stronie jest mój anioł stróż. Od 2 dekad związana ze światem fotografii. Uwielbia pracę z człowiekiem i modę. A Vogue i Harper's Bazaar uwielbiają jej pracę. Swoją karierę rozpoczęła jako międzynarodowa modelka. Pracowała dla Marka Jacobsa, Vivian Westwood czy Armaniego. W fotografii szukasz żywych emocji i sensu. Zosia Promińska. No i fajnie, mają tutaj człowieka, który ogarnia temat. Martwi mnie to, bo ja bym chciała, żeby oni te zdjęcia robili gówniane, takie wiecie, najgorsze na świecie. Mam nadzieję, że jednak Ada, Kasia, Jacqueline, Laura, Mateo, Mariusz, Łukasz i Ernest pokażą się popisem spierdolenia, bo jeśli nie, no to nie będziemy mieli co oglądać, co na minus. Przed nami 8 tygodni walki i zmagań o najlepsze zdjęcie, na jakie was stać. Ej, ale jak to są jacyś celebryci, no nie? Powiedzmy. Nie wiem, gdzieś ktoś ich zna prawdopodobnie. To oni nie mają lepszych rzeczy do roboty niż udział w programie na TVN-ie. O, może to jest coś takiego jak Fame MMA, że do Fame MMA często idą ludzie, którzy są już na takiej tendencji spadkowej, że już w sumie jakby nic nie zrobią ze sobą i tak lepszego. Więc chociaż sobie trochę podbiją się w tym Fame MMA. Może to też są ludzie jacyś tacy, którzy w sumie wszyscy o nich zapomnieli. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek o nich pamiętał, bo ja nie znam ich, ale jakby przyszli i byli like, dobra, to może chociaż tyle zrobię. Zadania, przed jakimi stanie do łatwych należeć nie będą. To wam mogę zagwarantować. Wasze zdjęcia w każdym odcinku oceniać będą eksperci. I ja też! Ekspert k***a po licencjacie na ASP! I ja, ekspert k***a poradnika na YouTubie. Czyli znani i uznani fotografowie na całym świecie. Mhm. Osoba, której zdjęcie zostanie ocenione najsłabiej, niestety, będzie musiała pożegnać się z programem. Ale dodam również, że najzdolniejszy uczeń nie tylko wygra Perfect Picture i zdobędzie drogocenne nagrody, ale również jego fotografia ozdobi okładkę jednego z najpopularniejszych magazynów lifestyle'owych, słuchajcie. Także wielkie brawa i trzymam kciuki. Chciałabym, żeby się to okazało, że to jakiś magazyn typu Party, który kupują stare baby na poczcie. Sponsorem nagrody dla zwycięzcy programu jest Canon. A przepraszam bardzo, bo ja też nagrywam w tym momencie Canonem. Dlaczego ja nie jestem sponsorowana przez Canon? Nie rozumiem tego. Bardzo się czuję niedoceniona. Z tego co wiem, większość z was do tej pory wykonywała zdjęcia wyłącznie smartfonem. Sprawdźmy, czy te fotografie uzasadniają waszą obecność w tym programie. Oh yeah! Nie no, jakby ja wiem, co się tutaj stało. Wzięli takie najbardziej kaprawe zdjęcia, but it's so good.
To jest dobre akurat. Jak ja chciałam coś takiego zrobić, żeby jakby moją pracą na jakby wystawę czy chuj co, były zdjęcia rentgenowskie. Uważam, że to jest bardzo fajna idea. Ja się bardzo cieszę, że modelki z mojej sesji tak nie chcą uciec jak z tej. Czyli to jest tak, Adek? To jest mój kot, który właśnie jest niecierpliwy i bardzo chciał kocham wyjść. Kocham się. Poznajcie Adę, aktorkę, osobowość medialną. Uwielbiam w ogóle sformułowanie osobowość medialna, to znaczy, że jakby jest znana z tego, że jest znana, ale w ogóle bardzo mi się to w sumie podoba, że to są jacyś celebryci, bo dzięki temu ja wiem, że ja sobie nie, jakby nie muszę żałować na nich. Jak są jacyś ludzie z dupy, no to mam takie, nie no, w sumie to jest jakiś człowiek z dupy, no to trochę mi go szkoda. Jak to są jacyś celebryci, osobowości medialne, to ja mogę sobie po prostu dać do pieca, ile potrzebuję. To dosłownie jeden z najbardziej kolorowych ptaków polskiego show biznesu. Piękno i odwaga, to jej drugie imię. Czy odnajdzie się w świecie fotografii równie dobrze jak w świecie mody? Ada Fijał. Pari, pari. Ładne. Pari, pari. Tajemnicze. Wiesz co? To mogło być ładne zdjęcie Paryża, gdybym nie przysłonił sobie obiektywu. Ja myślałam, że to taki sztafaż, że to celowo jest zrobione. Mariusz Jakubowski. Marzenie każdej teściowej. Model i naukowiec w jednym. Pracował dla wielu polskich marek, równocześnie zajmując się badaniami naukowymi z zakresu fermentacji. Przepraszam, jakby ja wiem, że to jest dobrze, ale to mnie bardzo rozśmieszyło, że akurat z dziedziny fermentacji. Ja wiem, że potrzebujemy takich ludzi, ale po prostu to jest śmieszne. Jego doświadczenie w fotografii ogranicza się do mediów społecznościowych i zdjęć analogiem od dziadka. No to ten człowiek ma już jakby prędzej jakiś potencjał. Przenosimy się do Mediolanu. Nienawidzę, jak ludzie robią takie zdjęcia. To jest najgorsze na całym świecie, jak ktoś robi takie zdjęcia. A myślicie, kto może być autorem? Matyja. To jednak ja. Wiecie, ja widziałam na żywo, jak ludzie robią dokładnie w tym miejscu takie zdjęcia i bardzo mnie dupa bolała. Rzymianin, który po udanym występie w finale Masterchefa na dłużej zadomowił się w Polsce. Matteo Brunetti. Promuje włoską kuchnię i włoski styl życia. Podbija internet swoimi przepisami, włoskim temperamentem i polskim sercem na talerzu. Zdjęć robi dużo, ale wszystkie telefonem. Kolejne zdjęcie. O, bardzo ładne zdjęcie. No. To znowu jakiś romantyzm. Moje. O. Ale. Ja myślę, że to zdjęcie. To się najbardziej nadaje ze wszystkich. Zauważcie, jak ten człowiek bardzo ładnie zrobił w ogóle horyzont prościutki. No ten ma esse, tak? Bardzo wychillowany ziomek. Kto jest bohaterką zdjęcia? Moja mama. Tu jest troszkę zgarbione plecy. Czy mama wiedziała, że robisz jej zdjęcia? Nie, mama tak chodzi. Nie no, ale dlaczego pani nie doceniła tego ziomeczkę? Na tle tych innych on wypada co najmniej jak Cartier-Bresson. Ten słodziak to aktor i świeżutko upieczony tata. Ernest Musiał, człowiek orkiestra. Czego się nie podejmie, zawsze daje z siebie 100%. Z zamiłowania budowlaniec. W wolnym czasie prężny influencer, konferencjer, a nawet DJ. Kocha adrenalinę i nowe wyzwania. Ciekawe, czy pokocha fotografię. I ostatnie zdjęcie, co do którego mam bardzo mieszane uczucia. Aha. Kto jest autorem tego zdjęcia? To ja. Okej, okay. Dla mnie jest to zdjęcie bardzo abstrakcyjne i w zależności od tego, jak je obrócimy, nie wiem jak wy i tu nie wiem, co by Freud na to powiedział, ale ja widzę różne części ciała. Oh. Jakie? Że niby ręka, tu odpowiedzcie sobie sami. Ale powiem, że w tym zdjęciu jest coś bardzo artystycznego jest, i bardzo dziwnego. To było taki eksperyment troszeczkę. Jakby No Scam, to zdjęcie jest najciekawsze ze wszystkich w sumie. Takie najbardziej, no coś innego przedstawia niż kot, który idzie po ścianie. Czas na kilka słów o Laurze. Aktorka, lektorka, która nagrała niezliczoną ilość audiobooków. Mama, wolny duch i psycholog hobbysta. Psycholog hobbysta. Bardzo dobre, bardzo masne połączenie. Zawsze chciała nauczyć się fotografii. Niestety, ciążyło nad nią fatum i każdy aparat w jej rękach psuł się, a klisze prześwietlały. Oby tym razem było inaczej. Jest rewelacyjnie, ale jak zawsze może być lepiej. Więc zostawiam was w rękach Zosi. To będzie intensywne parę tygodni przed wami. I mam nadzieję, że za jakiś czas spojrzycie na te zdjęcia już z innej perspektywy. Myślę, że jesteśmy w odpowiednim miejscu, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Właśnie, żeby nabrać takie poczucie estetyki, spojrzenia. To myślę, że to jest dobry początek. Najbardziej generyczna rzecz, jaką można powiedzieć w takim programie. Lubicie prezenty? Wielbię. No. A co, święta? A, u nas nie święta, u nas Perfect Picture mamy dla was prezenty. Dostaną aparaty, tak? Dostaną aparaty! Dobra, to już je wiem, po co tak takiego programu iść. Z darmo aparaty można...
Smartfony. Nowe smartfony. U nas smartfon to temat zakazany. Perfect Picture jest po to, żebyście zaczęli robić zdjęcia świadomie. Bez opcji auto, bez filtrów, a do tego będzie potrzebnych kilka ekstra gadżetów. Ciekawe. Dobrze napisali moje imię. To jest już krok do przodu. Let's do it! Zobaczcie ze środku! To jest na własność dla nich? Nie, no to jest przesada. Czuję się... Nie, żaden program, który oglądałam, a oglądałam Żony Miami z Kamilem, nie sprawił, żebym się poczuła tak biednie. Trzy aparaty. Oczywiście, jest to... Dużo tych przyjaciół. Fenomenalna grupa przyjaciół. Mam nadzieję, że będziecie ich traktować dobrze. Czekaj, bo ja nawet nie wiem, jak to włączyć. Nigdy nie miałam w rękach profesjonalnego aparatu. Ja jestem, przyznam szczerze, dość... Jezus Maria, nie mogę na to patrzeć. A mogłabyś mi coś poradzić? Tak. Bo ja to nie znam, co się znam. Ta dziewczyna o fotografii wie naprawdę dużo. W końcu zrobiono jej tysiące zdjęć na sesjach modowych, a 500 000 followersów śledzi jej zdjęcia codziennie na Instagramie. Ale ładne kreski ma. Wybitna teoretyczka fotografii profesjonalnej... Jacqueline Tadin. Jak weźmiecie do rąk aparat, tak zwane body, widzicie przycisk. O, właśnie, tu już mamy... Obojętnie, które mamy wziąć? Nie, no, ale to są chyba jakieś jaja też, że oni nie umieją czegoś takiego zrobić. W sensie mi się wydaje, że to jest takie trochę już naciągane, no nie? Że nie wiedzą, co to jest body w aparacie, nie miałeś nigdy aparatu w rękach, a wiesz, to jest obiektyw, kolego. No nie, no to jest niemożliwe, że oni takiego czegoś nie wiedzą. Na YouTubie oglądałem. Teraz, słuchajcie. I jak słyszycie... Jest, był klik. To jest dziedzina, która jest mi zupełnie obca. Ja nie mam zielonego pojęcia o robieniu profesjonalnych zdjęć, ale kręci mnie to, że to jest coś dla mnie zupełnie, absolutnie nowego. I to jest dla mnie taki challenge totalny. Ja tak wam zrobię taki mały protip, bo tak patrzę na to, co oni robią. Jak zmieniacie obiektyw w aparacie, to tak dobrze jest to zrobić w miarę sprawnie, bo jak wam kurz, jakiś gówno naleci do środka, to trochę F dla aparatu. Łukasza pewnie przedstawiać wam nie trzeba. 15 lat na scenie, nagrody, płyty, hity i tysiące godzin spędzonych w trasach koncertowych. To, że ma głos, wiemy wszyscy. Czy ma oko, przekonamy się wkrótce. Łukasz Zagrobelny. Chcę teraz na przykład zmienić obiektyw. Czyli jak trzymasz aparat, no, masz z boku po twojej prawej stronie przycisk. A. O. Gdzie jest przycisk? Tu, o. Jeszcze czuję się lekko zdezorientowana, ale wiem, że wszystko jest kwestią czasu, wszystkiego da się nauczyć, więc jestem bardzo podekscytowana. Czas na naszą czempionkę, sportswoman, trenerkę i pasjonatkę zdrowego stylu życia. Kasię Dziurską, mistrzyni świata i Europy w sportach sylwetkowych, która właśnie rozpoczyna swoją karierę w boksie zawodowym. Często korzysta z aparatu, ale jedynie, żeby nagrywać filmiki na sociale. Czas to zmienić. To, co jest ważne w fotografii, dla mnie, to jest trójca święta fotograficzna, czyli czas, przesłona i ISO. Świetnie. Są trzy rzeczy, tego nie jest dużo. ISO możemy sobie zostawić na później. Ja tak sobie to oglądam teraz i trochę czuję też taką sentymentalną podróż do tego, jak miałam mało lat i wychodziłam do Pałacu Młodzieży w Olsztynie i pani Ewa, którą pozdrawiam serdecznie, choć prawdopodobnie nie ma szans, żeby to obejrzała, tłumaczyła mi coś takiego. Najważniejszy jest czas i przesłona, czyli czas. Jak szybko otwiera się migawka? Migawka to jest ta, co tak miga. Migawka to bilet miesięczny w Łodzi. O, to dobre jest, w sensie jak na ich standardy, bo fajnie światło pada mu na twarz. Rzucicie się w pogoń za idealnym, za perfekcyjnym zdjęciem pędzącego samochodu sportowego. Myślę, że to jest dość odważna próba gatunku jak na ludzi, którzy jeszcze chwilę temu nie wiedzieli, czym jest przysłona, ale no, powodzenia koledzy. A w szlifowaniu tego diamenciku pomoże nam on. Szybkie samochody, motocykle, drifty, tumany kurzu, adrenalina, szybkość i rywalizacja. To serce jego fotografii. A tory wyścigowe i driftingowe to jego drugi dom. Jest oficjalnym fotografem driftingowych mistrzostw Polski i specjalistą od rajdów. Taki trochę odcinek jakby na minus dla mnie, bo ja kompletnie nie siedzę w takiej fotografii. Nigdy mnie to nie jarało, nigdy się tym nie interesowałam i nie znam w sumie jakby nic na ten temat. Dzisiaj niestety powiem wam tylko ładne, brzydkie i tyle, co
jakiś instynkt mi podpowiada. Ale spokojnie, moi drodzy, ja się znam. Znaczy, zrobiłem parę zdjęć motoryzacyjnych i obejrzałem parę poradników na YouTubie, ale się znam. Kochani, trzymamy kciuki. Powodzenia. Ja tylko mam nadzieję, że oni wyjdą z tego żywi. A wiesz, co jest najlepsze? Że ta klapa też będzie otwarta. Nie żart. No tak. Jezus. Mariusz. Mariusz. O, a ty jesteś... O nie. I to nie będzie zamknięte? Oni po prostu zdecydowali, że zabiją wszystkich uczestników w pierwszym odcinku. Popatrzyli na te zdjęcia, które oni zrobili i stwierdzili, że jednak fuck gubak, jakby rezygnujemy z tego programu. Ufam, że nic nam się nie stanie. Zobaczymy, jak szybko to będzie jechać. Ej, to są takie protipy, fajne! To mi się podoba, bo jak ktoś właśnie nic nie wie, no to dla niego jest jakaś informacja. Jak uchwycić auto w ruchu? Długi czas naświetlania poniżej 1/100. Tryb seryjny. Serię zdjęć jedno po drugim. No to można było akurat się domyślić, ale może ktoś jakby nie wiedział, że w ogóle jego aparat ma taką funkcję. Środek kadru musi znajdować się na aucie. A z tym się nie zgodzę akurat, ale okej. A ja się właśnie z nimi zgodzę. Auto porusza się dość szybko, więc lepiej łapać je sobie w środku kadru, żeby nic po bokach tu nie usiąść. A potem sobie przykadrować i jest... Git. Brakuje mi jeszcze takiego podejścia zadaniowego. Jednak to jest też program o zadaniach. Te zadania trzeba wygrywać, żeby piąć się dalej i nie odpadać. No i chyba nad tym będę pracował. No mądrego to aż dobrze posłuchać. Program, w którym co tydzień odpada jeden uczestnik, polega na tym, żeby nie odpadać. O kurwa, w życiu bym na to nie wpadła. Powiem wam, że w tym zadaniu naprawdę nie mam ochoty orać tych ludzi, bo to jest dość trudne zadanie, jak na pierwszy raz w życiu, kiedy dotykam aparatu. Biorę aparat do oka. No to tak, ja też niespotykany dość. I moje oko to aparat. A to jest akurat bardzo legitne podejście. W sensie aparat powinien być przedłużeniem waszego ciała, no nie? Ale Ada, chodź, bo ja coś czuję, że ty się boisz mi troszeczkę. No to wiesz, po czym to poznaję? No, wyczułam troszeczkę, że się boisz. No chodź, tutaj musimy tak emocje jakieś widzów wzbudzić. Chodź, no tak się boisz chyba trochę. Ja tak czuję taki od ciebie vibe, że ty się boisz. Co, weź opowiedz, że jak się boisz, to no ktoś poczuje coś. Okej. Wiedziałam, że będę sama mokra. Z jednej strony mam takie, że trochę im współczuję tego, że tam tak ziębią się i pada na nich, a z drugiej strony bardzo fajnie im się trafiło, bo to doda taki kolejny walor do tych zdjęć, że to fajnie będzie wyglądać. Jeśli oczywiście ktoś zrobi zdjęcie z rozumem i godnością człowieka, no to wtedy tak. Ja tak w ogóle mam takie w sercu marzenie. Bardzo bym chciała, żeby program je spełnił. Bo moja ulubiona fotografia, tak w moim serduszku, to jest fotografia taka streetowa i fotografia, która bardzo mocno opiera się na decydującym momencie, o którym mówił Cartier-Bresson. Ja bym strasznie chciała, żeby oni coś takiego robili. Wątpię, żeby coś takiego się stało, ale bardzo by było fajnie wtedy. A, no i fotografia reportażowa, też w moim sercu. Właśnie bardzo poproszę wolno. Nie będziemy nikogo zmuszać do żadnych. Nie, ja nie chcę. Nie, bo ja się boję. Ja się trochę cykam. Po przygodach na torze i próbie uchwycenia pędzącego auta, nasi uczestnicy stanęli teraz przed kolejnym trudnym wyzwaniem. Tym razem z puli tych wszystkich zdjęć muszą wybrać to jedno, najlepsze perfect picture, które pokażą naszym jurorom i zostaną poddani ocenie. A co z obróbką? Mi nie chodzi o obróbkę w stylu wycinanie jakichś rzeczy czy coś takiego, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ale kontrast, kolory, no tego typu rzeczy, no to jest bardzo istotne i bardzo oddaje, ale to trzeba w RAWach robić zdjęcia, a nie w JPEGach. Jak ktoś chce z was robić zdjęcia, to niech robi je w RAWach. Każdy aparat z rozumem ma takie ustawienie, żeby robić zdjęcia w RAWach. Ja jestem, mam tak to we krwi, że ja nawet zdjęcia na miniaturkę robię w RAWach. Nie mogą za bardzo ingerować w to zdjęcie, nie mogą go przekadrowywać, nie mogą używać żadnych filtrów, efektów. Jedyne co, to tylko podstawowe suwaczki typu temperatura. A dobrze, to tak. To ma sens. Raz kozie śmierć, drukuj. Poszło. Czuję się, jak muszę do tablicy, wiecie, a nie znam odpowiedzi. To jest moje pierwsze, może perfect picture. Uchuchaj. Wow. Damn.
bardzo trzeba pochwalić tutaj ich za to, jak trzymają to zdjęcie, że nie trzymają tego tak, palcując to całe i jakby obrzygując, tylko trzymają to w ten sposób. Fajnie by było, jakby jeszcze rękawiczki dostali do tego. Oczywiście, że się denerwuje, to jakby zawsze ocena jest taka troszeczkę stresująca. Teraz eksperci mają czas na obiektywną ocenę zdjęć. Poruszają się w skali od 0 do 100 punktów. Kurwa, to bardzo rozpięta skala. Myślałam, że jakiś 1-10 czy coś. Dla mnie to jest historia o niczym. Nie oddycha, z przodu nie oddycha to auto. Nie ma przestrzeni. Tutaj szanuję odwagę, niestety nie wiem, czy to był dobry wybór. Masz przepał. No, tutaj, ale jest takie, to jest takie... Nie masz szczegółów. Ej, fajnie, że oni oceniają to tak jakby legitnie. Ja się bałam, że to będzie takie bardzo pobłażliwe w stosunku do tych ludzi, a nie jest, fajen. Dla mnie to jest taka 9. Nie, 7. W skali od 1 do 100 7? To dobrze, to oni robią lepsze oro niż ja chciałam robić. Kochani, witam was w kolejnym miejscu. Tutaj odbędzie się wasze kolejne zadanie. Ale zanim to nastąpi, wiem, że umieracie z ciekawości, aby dowiedzieć się, jak wasz debiut fotograficzny w programie Perfect Picture ocenili jurorzy. Czyje to jest zdjęcie? Moje. Ej, to jak na pierwszy raz takiego czegoś, to mi się wydaje, że to jest jak najbardziej spoko. Dają tutaj wszystkie informacje o tym, wszystkie czas naświetlania, ISO i tak dalej. Zajebiście! Jest rozmyte tło, jest dynamika. Idealnie, i tutaj te pachołki nie przeszkadzają, ten pachołek. Widać też, że jest dynamika na tym zakręcie. Za to zdjęcie jurorzy w skali od 0 do 100 punktów. Przyznali ci punktów 19. To jest naprawdę smutne, ja bym jej więcej dała. To jest pierwszy raz. Trzeba trochę mieć jakby jakiś empatii, kurwa, do tych ludzi. To jest przykre. Kolejne zdjęcie. Należy do kogo? Łukasza. Ta faktura jest rewelacyjna. Ta nawierzchnia, ona wygląda jakby to była woda płynąca jak wodospad, no ale niestety całość kadru wygląda tak i tutaj nam wchodzi architektura, budynek. I niepotrzebne rzeczy. Wiecie co, ja mam taki lęk trochę, że ja coś powiem i potem się okaże, że to jest wszystko jakby o kant dupy, ale z drugiej strony w sumie każdy może mieć swoje podejście do fotografii i dopóki nie są jakieś takie rzeczy, które są absolutnie obrzydliwe w tym zdjęciu, no to jakby myślę, że jak się nie zgodzę na przykład z tymi jurorami, to nie powinniście mnie kancelować. Ogólnie nie powinniście mieć kancelować, tak ogólnie. Za to zdjęcie jurorzy przyznali ci punktów 15. No to dobrze, to jeżeli jest tutaj takie oro ich, no to to zdjęcie jest definitywnie słabsze niż to pierwsze. I to tak słabsze, ja bym dała dużo mniej. Czyje to zdjęcie? Moja. Jacqueline. Ja. Trochę takie zdjęcie jakby iPhone'em je zrobiła, no ale horyzont jest prosty, więc... Ogólnie zamysł mega świetny. No dla mnie niestety to auto trochę ucieka, tak samo jak Focus. Ej, co jest? Jak oni to poka... Ej, to jest... Chwila, moment. Patrzcie, tutaj to zdjęcie jest tak pokazane, że ma ujebany tył, ten samochód. A patrzcie tu, tu jest normalnie jeszcze w chuj miejsca na tym tyle i to zmienia, to bardzo dużo zmienia w odbiorze tego zdjęcia. W tej formie jest jeszcze bardziej gówniane. Z reguły robi się to w poziomie, tak? Za to zdjęcie otrzymałaś 17 punktów. Więcej niż... No w sumie dobra, jebać. Ada. Nie chcę myśleć. Fajnie się bardzo odbija na tej nawierzchni tej jezdni to światło jakby tylne samochodu. Po pierwsze, to nie jezdnia, tylko barierki, a po drugie to światła samochodu, na którym fotograf jedzie. W ogóle jaka incepcja, widzowie! Ja komentuję Julkę, która komentuje fotografów, którzy komentują influencerów. Otrzymujesz 14 punktów. Ona zdecydowanie lepsze zdjęcie zrobiła niż Łukasz, Imo. Mateo! Fajne by było, gdyby nie ten pachołek tutaj, bo on tak bardzo jest z pizdy. Za to zdjęcie Mateo otrzymuje punktów 16. Bum! Ukazana jest w bardzo fajny sposób dynamika, tak? Bo wszystko rozmyte, wszystko. Dokładnie. I za to zdjęcie otrzymujesz punktów 18. No zgadzaj się w sumie z tym. Moja opinia jest taka istotna, o mój Boże! Zdjęcie pierwsze. I zdjęcie drugie. Mariusz, jurorzy przez bardzo długi czas zastanawiali się, gdzie jest druga część tego auta. Może jest tutaj, nie. Niestety, nie. A może ono takie było? Może połowa jest w serwisie na przykład? Tych punktów mamy niestety tylko 13. To oznacza, że to jest
najgorzej ocenione zdjęcie dzisiaj. Uważam, że trochę są niesprawiedliwi. Tam naprawdę były gorsze zdjęcia. Oczywiście w fotografii mogą być cięte kadry i nie ma bata i nikt mi nie mówi, że nie. I biorę to jako feedback przy pierwszym zadaniu. A tym samym, Ernesto, twoje zdjęcie jest najlepszym zdjęciem! Ale też jest strasznie basicowe. No nie wiem. Auto jest ostre. Jest pokazana dynamika. Dynamika, tak. Piękna kolorystyka. Tak. Te linie pięknie nam płyną po kadrze. Dlatego otrzymujesz 21 punktów. Teraz mamy drugie zadanie. Tym razem będziecie fotografować sport ulicy. Będziecie fotografować parkour. Ja uważam naprawdę, że oni nie oszczędzają tych celebrytów. Jakby są łatwiejsze zadania jak na pierwszy raz. Ja myślałam, że oni będą tak naprawdę ich o, zrób zdjęcie tam k***a jabłuszka, tylko ładnie i oświetl. A oni jakby wchodzą na pełnej w te zadania. Punktacja, którą otrzymaliście w poprzednim zadaniu, wpłynie bezpośrednio na to, co wydarzy się za chwilkę tutaj. Nasza grupa pokazowa przygotowała dla osoby, która otrzymała najmniej punktów, najmniej trików. Dla osoby, która otrzymała tych punktów najwięcej, jest aż 8 trików parkurowych. To tak bardzo mocno brzmi jak quest w ogóle w jakiejś grze. Tak jak wczoraj, skupialiście się na tym, żeby uzyskać dynamikę na zdjęciu i korzystać z długich czasów naświetlenia, tak dzisiaj robimy odwrotnie. Musimy zatrzymać ten ruch w kadrze. Czyli korzystamy z krótkich czasów naświetlania. Ten ziomek w czapce jest bardzo dan z nimi. No to nie będzie tak, że sobie staniecie tutaj i będziecie fotografować. Macie zapierdalać pomiędzy nimi. Nie ma, że boli. I koniec k***wa srania po krzakach. Będziecie sunąć po Tyrolce. O k***wa, ja wiem, że ja się powtarzam, ale to jest bardzo dużo jak na człowieka, który jeszcze dzisiaj nie wiedział, co to jest przysłona. Czy ja mogę już wyjechać? Nie przepadam za wysokością ani prędkością. Nie lubię nowych rzeczy i nie lubię też rzeczy, których nie jestem w stanie najpierw sprawdzić. Ta typiara ma ciągle jakiś problem. Tak jak wiecie, osoba, która otrzymała najmniej punktów, to Mariusz. I Mariusz jako pierwszy weźmie udział w wyzwaniu. Kurde, no pewnie, że czuję presję, tym bardziej, że ja lubię rywalizację. Mariusz, trzymamy kciuki! I tak pewnie nie odpadnie w pierwszym odcinku. Start! Ja myślałam, że nie będą wyżej jechać, oni dość nisko jadą. Mateo nic nie pozostawił przypadkowi. Powiało profesjonalizmem. I teraz. Nie no, zajebiście ci poszło, mordo. Mnie jest już słabo. A co, jak się wycofałaś? Mhm. Z konkury. Czy ja mogę się... Czemu? Dlaczego? Bo ja się boję. Dlaczego się boisz? No nie wiem. Mordo! Połowę trasy lecisz metr nad ziemią. Jeśli w ogóle. Start! To jest choroba Instastory, wiecie? Takie robienie wszystkich zdjęć w pionie. Internet nas zniszczył. Jurorzy nie wiedzą, do kogo należy które zdjęcie. Przeanalizują każde z nich i surowo ocenią swoim profesjonalnym okiem. Znaczy jest w tym zdjęciu coś niepokojącego, przez to, że mam wrażenie, iż obrót skończy się na kontakcie czoła ze skrzynką. Ale czy to jest źle, że budzi coś niepokojącego? Jakby nie jest problem, ale to zdjęcie po prawej jest super. Bardzo mi się podoba. Osoba, która jakby poszła tu pierwszy raz w życiu robić zdjęcie, no drugi raz w życiu i wszystko mu jechało i wszystko się działo naraz, a ten człowiek ledwo umiał dotknąć aparat, to uważam, że zrobił zajebistą robotę. Jeżeli oni się ze mną nie zgodzą, mam to w p***dzie. Mi się to zdjęcie podoba. No. Na 100% to jest moje ulubione. Tak. Jeden, to jakby było w jakimś magazynie fachowym o parkurze. Tak. No jest w nim coś tanecznego, no. Jest to też te dziwne, ta ręka jest tak niekomfortowo wygięta. Ale wkurwia mnie to, że nie pokazali wszystkich tych zdjęć tak z bliska, bo jak pokazują je pod kątem, no to ja ch**a widzę. To jest ten moment, na który wszyscy czekaliśmy, podsumowujący nasz pierwszy odcinek i wasze pierwsze zmagania w programie Perfect Picture. Oto werdykt jurorów. To jest dość kiepskie. Wszystko jest jakby z nim nie tak. Jest krzywo, on jest k***wa w żadnym miejscu, które miałoby sens. Ta pozycja jest też taka, no, uchwycona dość k***a, nie wiem, przepiękny telemark po tym chyba był. Przeszkadza mi też ta lampa, która wyskakuje z nogi. Kto jest autorem tego zdjęcia? Jacqueline. Juroży zadecydowali przyznać
Za to zdjęcie 10 punktów. Ma zasłużenie. Super, dziękuję bardzo. To jest takie ni w 5, ni w 10 w sumie. Ani nie jest jakieś dobre, ani nie jest jakieś wyjątkowo kaprawe. Takie... To nie jest jeszcze ten idealny moment ruchu. Mariusz, otrzymujesz za to zdjęcie 15 punktów. Jest to... To jest fajne. To jest fajne bardzo. Komponowane zdjęcie. Podobają mi się te linie schodów. No, nie ukrywam, to jest zdjęcie, które bardzo mi się podoba. Ernest, jurorzy przyznali ci 35! Ernest, to jest jakiś tutaj faworyt w ogóle. Ernest, ale lecisz na grubo. Ta poza nie jest typowo stricte parkurowa, ona mi się podoba. To będzie dość jakby coś, co może was zdziwić, ale bardzo podoba mi się to światło, bo on jest taki jakby był wklejony. To mi się kojarzy bardzo ze zdjęciami. Kurwa, nie pamiętam, kto to był. Spróbuję to znaleźć i podesłać Damianowi, bo ja to na pierwszym roku studiów oglądałam. To było 100 lat temu, to ja jestem stara krowa. Ada, jurorzy przyznali ci aż 27 punktów. Zgadzamy się z tymi jurorami, ale jestem k***o mądra, ale jestem zajebista, rozpierdalam to komentowanie. A tak się denerwowałaś, widzisz? Trzeba wierzyć w siebie. To jest naprawdę fajne zdjęcie. To nie jest jakieś zdjęcie, które wygrałoby WordPress Photo, ale jest czyste w chuj. No niestety ktoś postawił tutaj tą kosiarkę i jakby to jakiś k***a puszkę zgniłą, ale poza tym to jest naprawdę fajna fota. Szeroki kadr, idealnie uchwycony moment. Kasieńka. Masz 28 punktów. Nie wiem, czy mi się podoba to zdjęcie, jakby czy Ernesta zdjęcie było lepsze. Ja bym dała jej trochę więcej. Dziękuję bardzo. Nienawidzę kolorów na tym zdjęciu. Nienawidzę ich. Są najgorsze. Ja nie wiem, czy to jest kwestia obróbki. Nie mogę patrzeć na to zdjęcie przez te kolory. Nie umiem go jakby skomprehendować tak logicznie, bo te kolory są tak... Mi się ta dziwność podoba. Lauro, masz 30 punktów. Nie zgadzam się z tym! Nie zgadzam się z tym! Kasi zdjęcie było lepsze. Dla mnie to nie jest parkour. Dla mnie to jest nic. Wszystko jest w tym zdjęciu przypadkowe. Zobaczymy, co powiedzą. Łukaszu, otrzymujesz 14 punktów. Ej, to jest spoko. W sensie, tego mogłoby nie być. Jakby, musimy mieć to w głowie, że oni jakby nie umieją tego robić. Dla mnie ten parkourowiec niestety gra drugie skrzypce. Mateo, otrzymujesz punktów 17. Zasłużył na więcej, Imo. Były słabsze zdjęcia. Mogę już oficjalnie powiedzieć, że zwycięzcą pierwszego odcinka Perfect Picture. No tak, ale napięcie, bo nie umiemy policzyć kurwa do 50. Zdobywając 56 punktów. Zwycięzcą został Ernest! No kto by się tego spodziewał? Pokazywaliście punkty za jedną i drugą konkurencję. Nikt by tego nie policzył, bo widzowie to są tuchedy, które nie umieją liczyć, nie umieją dodawać. To nie są kurwa całki, żeby to dodać. Tym samym nasze ostatnie miejsce przypadło tobie, Jacqueline. Punktów 27. I to oznacza, że... że niestety w przyszłym tygodniu musisz postarać się bardziej! O Jezu, wszyscy to wiedzieli. Okej, no to obejrzeliśmy pierwszy odcinek Perfect Picture. Fajny, dobrze mi się to komentuje, mam w tym dużo emocji. Bardzo to biorę też jakby personalnie. Nie wiem, czy wam się podoba komentowanie tego. Szczerze, mam to w dupie, bo ja chcę to komentować. Nie, no, może nie mam tego w dupie, ale chcę to komentować, więc jakbyście napisali, że wam się to podoba, to w sumie byłoby wtedy mi miło. No więc ja się z wami żegnam, ja mam jeszcze jeden odcinek dzisiaj do nagrania. Pa, pa! I do następnego!